Ja chciałem wam powiedzieć o takiej sytuacji. Generalnie wczoraj Artur powiedział z Mateusza XVI rozdziału, że cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, cokolwiek rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Ja jakiś czas temu miałem taką sytuację, która właśnie dokładnie mi to zobrazowała, bo człowiek, dla którego wykonywałem rzeczy, zlecił mi jedną rzecz, którą miałem wykonać i ją wykonałem, ale przy okazji powiedział, że mam zrobić jeszcze coś. Powiedziałem, jak zdążę, to wykonam. Po paru dniach dzwoni do mnie, czy ja to wykonam. Mówię, tak, a tamtą? No nie wykonałem, bo nie zdążyłem. I wtedy powiedział, no tak, no bo jak już nie jesteś związany pracą ze mną, czyli nie jesteś, bo byłem wcześniej na etacie, także on był moim szefem, to skoro już nie pracuję dla niego, to wtedy to zacząłem niby olewać to, co on zrobił. I wiecie co, to mnie zagniewało, dlatego że poświęciłem czas, żeby wykonać to, co miałem zrobić, a ponieważ nie starczyło mi czasu i sił, nie wykonałem dodatkowej rzeczy, która tak naprawdę nie była w moim obowiązku. I on wtedy jakby zezłościł się na mnie i to mnie wewnętrznie zagniewało. I zaczęła się burza w głowie. Czasami zdarzają się takie, powiedzmy, sytuacje już w moim życiu coraz mniej, że ktoś jest w stanie wpłynąć na moje toki myślowe. I ta burza przez chwilę trwała i przyszło do mnie właśnie to słowo, że cokolwiek zwiążecie, będzie związane, i cokolwiek rozwiążecie, będzie rozwiązane. I ja powiedziałem, wybaczam ci. Wybaczam ci to, co zrobiłeś. Zrobiłeś to niesprawiedliwe, wybaczam ci. I wiecie co, generalnie na wstrzyknięcie palca cały kocioł w głowie ustał. Po prostu wszystko odeszło. I za jakieś, powiedzmy, 40 minut ja się z nim widziałem. I ja tego człowieka też uwolniłem. Po prostu ten człowiek już nie miał do mnie żadnego ale, był normalny. A rozmawiałem potem z ludźmi, którzy tam pracują. On do momentu tak naprawdę, kiedy zadzwonił do mnie, to był cały czas spięty. I w momencie, kiedy ja wybaczyłem mu, uwolniłem raz, że siebie, i na twarzy uwolniłem jego. Dlatego, że ten świat za każdym razem próbuje nas związać, ale jednocześnie działa to poprzez ludzi, także ci ludzie automatycznie są z nami związani. Więc nasze słowo, rozwiązanie sytuacji, tak naprawdę rozwiązuje też człowieka. Więc rozwiązujmy rzeczy po prostu. Powiedzmy, przepraszam albo wybaczam ci i ten człowiek zostanie uwolniony. Nie tylko my, ale też inni ludzie. Zgadzam się. Tak, to jest ważna rzecz, bo to tak działa. W obie strony.